Wiesz, na początku mnie wkurzył. Dorota nabrała powietrza w płuca. Mimo warkotu silnika, wyraźnie usłyszałam, jak łapie oddech. Wtopiłam wzrok przed siebie. Przez skórę czułam, że to, co moja przyjaciółka chce mi wyznać, kosztuje ją więcej niż na początku przypuszczałam. Pierwsza nasza rozmowa. Hmm. Chyba była taka zwykła. Taka prosta. Skąd jesteś, co porabiasz, stan rodziny, co robisz tu o tej porze i takie tam głupotki. Ale tak lekko, tak grześko mi się z nim klikało, że zanotowałam numer telefonu. Dwa dni później zadzwoniłam. I mnie spławił. Pomyślałam, że to jakiś palant, i zapomniałam o nim. Ale to, że trafiłam go następnej nocy. Wyobrażasz sobie, taki strzał. Pomyśl. Samo to, że warował przy komputerze na tym durnym czacie swoją drogą, to najczarniejsze miejsce na randkę ale tu się uśmiechnęła nigdy nie przypuszczałabym, że słowa, że litery, pojawiające się na monitorze doprowadzą mnie do orgazmu. Mało się nie zatławiłam większej głupoty w życiu nie słyszałam. Oj Wojtek chyba rzeczywiście dawno jej nie dopieszczał, skoro biedaczka dochodziła przy klawiaturze. Z grzeczności i ze względu na to, w jakim była stanie, nie ośmieliłam się skomentować jej wirtualnego orgazmu. Nie przesłyszałaś się. Pisał do ciebie kiedyś ktoś tak, że każda litera muskała twoją skórę, że zdania powodowały dreszcze. Że przecinki, spacje nakazywały ci rozchylać uda. On tak wtedy do mnie pisał. To była najbardziej namiętna noc, jaką przeżyłam od lat. Siedziałam przy biurku, wlepiałam wzrok w monitor i czułam, jak lekka, wilgotna mgiełka zrasza me płatki, jak nabrzmiewają mi piersi, jak twardnieją sutki, jak delikatny ból trąca mi pod brzusze. Czytając kolejne zdania, wolno podciągnęłam koszulkę. Nic nie wymuszał, o nic nie pytał pisał jak pragnie kobiety a ja chciałam by mnie właśnie tak pragnął tak kochał każde kolejne słowo podnosiło temperaturę mojego ciała nigdy nie przeżyłam czegoś takiego czułam suchość w ustach zwilżałam usta językiem zgłębiałam oddech on jakby nadawał tempo rytm pisał szybciej dosadniej niewulgarnie ale dość prosto nie było w jego słowach nadmiernej finezji ale był żar siła Kropki, przecinki, wykrzykniki były niczym penetracja, opętało mnie pożądanie. Tak długo byłam sama. Po raz pierwszy w życiu miałam zamiar jego słowami, a własnymi dłońmi dać sobie rozkosz. Rozkosz i zatracenie. Wstałam na moment od biurka, przymknęłam drzwi, zgasiłam lampkę. Wsuwałam z lekkim wstydem wskazujący palec do ust, delikatnie go ssałam. Gwałtownie rozchyliłam uda. Nie ustając w śledzeniu kolejnych liter... Sunęłam dłonią wzdłuż szyi. Chyba po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się w taki sposób dotknąć własnych piersi. Mocniej uchwycić palcami sutki. Sprawiało mi to ogromną rozkosz. Podniecał mnie dźwięk własnego głębokiego oddechu. Wiedziałam, że gdyby Krzysztof teraz wszedł do pokoju, błagałabym go, by mnie, trywialnie rzecz ujmując, zerżnął. Byłam jak kotka w rui. Kiedy drapnęłam się od wzgórka do pępka paznokciem, głośniej syknęłam. On pisał. Nieco wolniej. Dotykał słowami ciała, muskał ustami skórę, rozchylał palcami wirtualnej rzeczywistości już moje płatki. Czułam dotyk. Lekko przesmykiwałam się pomiędzy płateczkami, naciskałam na perełkę. Minimalnie po raz pierwszy wsunęłam wskazujący palec we własne, ciepłe, wilgotne i nieco lepkie wnętrze. Było mi coraz goręcej, dłużno wręcz. Wsunęłam się głębiej, chciałam więcej. Usadowiłam się wygodniej, dość gwałtownie wypchnęłam w siebie dwa palce. Paznokcie lekko mnie kaleczyły, ale ten ból podniecał. Wysunęłam się, dołożyłam kolejny palec, mocniej, głębiej. Pokój wypełnił krzyk. Wsuwałam i wysuwałam palce coraz szybciej, krótko i gwałtownie. Czytałam jednocześnie, jak mnie wypełnia, jak czuję moje ciepło, jak coraz mocniej trzyma za szyję, jak słyszę moje pojękiwania. Przymknęłam oczy. Czułam, jak mimo iż siedzę, tracę równowagę, jak jestem gdzieś totalnie poza sobą.